Szanowni Państwo, 10 listopada jest druga tura wyborów burmistrza naszego miasta. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za głosy oddane na mnie w pierwszej turze, jednocześnie zapraszając Państwa do udziału w niedzielnym głosowaniu. Pragnę, żebyście Państwo poznali opinie o mnie i innych osób. Zapraszam. Szanowni Państwo, w dniu 27 października 798 osób oddało na mnie swoje głosy na Jana Sobiecha. Zwracam się z prośbą do tych z Państwa, którzy głosowali na mnie, oddajcie swoje głosy w dniu 10 listopada na kandydata na burmistrza Krzysztofa Tymoszuka. Naukowskie Porozumienie Samorządowe w dniu 27 października swój głos oddało 2770 osób. Bardzo proszę tych z Państwa, oddajcie głos na Krzysztofa Tymoszuka. Szanowni Państwo, w dwóch kolejnych kadencjach pracowałem razem z Krzysztofem Tymoszukiem jako burmistrzem miasta. Zrobiliśmy dla tego miasta bardzo dużo. Na pewno jeszcze potrzeba wiele pracy, aby wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni. W dniu 10 listopada będę głosował na Krzysztofa Tymoszuka. Jest to moim zdaniem i wielu, wielu innych najlepszy kandydat na burmistrza. Zróbcie Państwo tak jak ja. Oddajcie w dniu 10 listopada głos na Krzysztofa Tymoszuka. Nie zawiedziecie się. Szanowni Państwo, jestem członkiem Łukowskiego Porozumienia Samorządowego. Przez prawie 8 lat pełniłem funkcję burmistrza miasta. Znam dobrze prawo, znam kompetencje burmistrza, znam wreszcie to miasto. Uważam, że doświadczenie, niezbędne wykształcenie i wiedza powinny cechować burmistrza. Takim kandydatem jest Krzysztof Tymoszuk. Jego wiedza, jego doświadczenie może procentować. Czytałem wszystkie programy kandydatów na burmistrza. Zapewniam Państwa, w każdym programie, za wyjątkiem Krzysztofa Tymoszuka, 80% to demagogia, to brak profesjonalizmu. Krzysztof nie pokusił się o takie Państwa. Jako Łukowskie Porozumienie Samorządowe za pośrednictwem Master TV proponowaliśmy debatę z wszystkimi kandydatami na oczach Państwa. To byłaby najlepsza ocena. Nie podjęto tej debaty. Pytam dlaczego. Analizowałem plansze kandydatów. Proszę Państwa, czy tylko plansze, a debata nie? Czy wyczerpały się teksty politologów? Zadaję to pytanie. Proszę Państwa, zachęcam Państwa, głosujcie na Krzysztofa Tymoszuka. Jest to profesjonalista, jest to łukowianin, znający dobrze to miasto, problemy tego miasta, brał udział w opracowaniu strategii dla tego miasta. O strategii dla tego miasta żaden z kandydatów nie wspomniał. Karmi Państwa tylko demagogią. Oddany głos 10 listopada na Krzysztofa Tymoszuka nie będzie głosem zmarnowanym. Będzie procentował dla tej społeczności. Zapewniam Państwa. Dziękuję. Szanowni Państwo, 10 listopada głosujcie tak jak ja na burmistrza, na pana Tymoszuka Krzysztofa. Pan Krzysztof Tymoszuk w tych czasach jest najlepszym kandydatem, ponieważ zna się na rozwoju miasta, a tylko przez rozwój miasta możemy dążyć do ograniczenia bezrobocia. Drodzy Państwo, pana Krzysztofa Tymoszuka znam od ponad 12 lat. Byliśmy razem radnymi w czasie pierwszej i drugiej kadencji. Swoją pracowitością, sumiennością zyskiwał wciąż zaufanie kolegów radnych. Pełnił różne funkcje w Radzie Miejskiej, aż do funkcji burmistrza. Swoją pracowitością ukończył studia, zyskał tytuł magistra. Jest człowiekiem wykształconym. Umie dbać o rodzinę, umie dbać o miasto. Wobec tego zaufanie do pana Tymoszuka nie jest głosem straconym. Zaufajmy jemu i tak jak ja zagłosujmy 10 listopada na jego osobę. Łuków wtedy będzie zyskiwał. Szanowni Państwo, byłem radnym drugiej i trzeciej kadencji Rady Miejskiej. Poznałem pana Tymoszuka przez ten okres, myślę, że dość dobrze. Pan Tymoszuk był według mnie dobrym burmistrzem, dbał o rozwój miasta, dbał o rozwój przedsiębiorczości. W związku z tym zachęcam Państwa do głosowania na pana Tymoszuka. Uważam, że będzie dobrym burmistrzem i głos oddany nie będzie stracony.
Drodzy Państwo, jako kierownikowi oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Łukowie zależy mi bardzo na tym, żeby burmistrzem naszego miasta została osoba kompetentna, doświadczona, otwarta na współpracę właśnie z takimi instytucjami. Pan Krzysztof Tymoszuk wykazał chęć takiej współpracy i dał tego dowody. Właśnie dzięki panu Krzysztofowi Tymoszukowi Łukowski Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju powstał. Drodzy Państwo, głosujcie na pana Krzysztofa Tymoszuka. Szanowni Państwo, zachęcam wszystkich do udziału w drugiej turze wyborów burmistrza Łukowa i oddanie głosu na pana Krzysztofa Tymoszuka. Jestem przekonany, że pan Krzysztof Tymoszuk zasługuje na Państwa zaufanie i poparcie. Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Sobolewski, jestem dyrektorem zespołu szkół w Krynce. Od kilku lat z radością obserwuję rozwój tego miasta. Wiem, że każda inwestycja, wszystko co się dzieje w tym mieście, wymaga dużego zachodu, dużej pracy, a także pomysłowości i pozyskania grona dobrych współpracowników. Nic samo się nie zrobi. Dotychczasowy gospodarz miasta, pan Krzysztof Tymoszuk, już nam pokazał swoją pracą, co potrafi i jak potrafi zmieniać miasto. Przed nami ważny moment. Wejście do Unii Europejskiej. Czy w tym tak ważnym momencie losy miasta możemy powierzyć komuś nieprzygotowanemu do tego? Czy możemy zaufać komuś, kto się dopiero będzie uczył? Ja myślę, że lepiej nie eksperymentujmy, aby się nie okazało, że ważniejszym, lepszym miastem dla inwestorów zachodnich i władz Unii Europejskiej okaże się Biała Podlaska, a może Radzyń. Ja chciałbym, żeby to był Łuków i wierzę, że z panem Krzysztofem Tymoszukiem Łuków naprawdę będzie miał bardzo wysoką rangę. Szanowni Państwo, znacie mnie Państwo od ponad 10 lat, bo od ponad 10 lat pełnię różne funkcje publiczne. Uważam, że jestem dobrym kandydatem na stanowisko burmistrza naszego miasta, bo jestem kandydatem odpowiednio przygotowanym, posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie, niezbędne kwalifikacje. Uważam, że potrafię zrealizować program, który przedstawiłem Państwu jako kandydat na burmistrza miasta. Potrafię również realizować program Łukowskiego Porozumienia Samorządowego. Porozumienia, które, co nie jest bez znaczenia, w składzie nowej rady będzie miało aż 6 radnych. W związku z tym będzie mi łatwiej realizować to wszystko, co Państwu w kampanii wyborczej obiecywaliśmy. Szanowni Państwo, zapraszam do urn 10 listopada. Nie zostańmy w domu, bo to, czy do tych urn pójdziemy, nie jest bez znaczenia. Zostanie w domu to jest również wybór, żeby ten wybór nie okazał się dla nas wszystkich wyborem złym. Jeszcze raz dziękuję za głosy oddane w pierwszej rundzie. Zapraszam do udziału w głosowaniu, zapraszam do głosowania na mnie. Państwa głos jest ważny. Tego głosu nie można zmarnować. Oddając ten głos na mnie, macie Państwo gwarancję, że ten głos będzie głosem właściwie wykorzystanym. We'll be right back.
Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się w piątkowy, ostatni przedwyborczy wieczór. Dzięki głosom oddanym na moją osobę jestem w finale drugiej tury wyborów na burmistrza miasta Łukowa. Jestem rodowitym łukowianinem. Mieszkam w tym mieście 48 lat. Nie zamierzam z tego miasta wyjeżdżać. Ostatnie lata pracy, jest to praca społeczna, jak również zawodowo-nauczycielska, praca z młodzieżą. Pracowałem i pracuję czynnie jako instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem instruktorem muzyki. Byłem założycielem łukowskiego klubu sportowego Orlęta. Ostatnie 4 lata jest to praca samorządowa. Byłem członkiem zarządu miasta i wiceprzewodniczącym jednych z komisji Rady Miejskiej. Mogę stwierdzić to przed Państwem, że zdobyłem bogate doświadczenie po to, żeby po wygranych wyborach móc być burmistrzem dla całego miasta. Szanowni Państwo, wspólnie wygrajmy dla Łukowa. Szanowni Państwo, drodzy wyborcy, dziękuję Państwu bardzo za głosy oddane na moją kandydaturę na stanowisko burmistrza w pierwszej turze wyboru. Zwracam się do Was, drodzy wyborcy, z prośbą o poparcie w drugiej turze wyborów kandydatury Zbyszka Zemło. Według mnie Zbyszek Zemło zapewni miastu rozwój, pracę dla jego mieszkańców, a także perspektywy dla osób młodych, nie zapominając o osobach starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 10 listopada głosujcie Państwo na Zbyszka Zemło. Dobry wieczór Państwu. Pan Zbigniew Zemło, kandydat na burmistrza mego miasta. Człowiek, który pomógł mi zaistnieć na niwie muzycznej. Człowiek, dzięki któremu mogłem rozsławiać nasze miasto na terenie województwa, kraju, a nawet za granicą. Jeśli chodzi o sentymenty w stosunku do pana Zemły, chcę Państwu powiedzieć, że w 2 dni po wyborach spotkaliśmy się z panem Zbigniewem, przedyskutowaliśmy jego program wyborczy i chcę powiedzieć, że on jest prawie wspólny. Wprowadziliśmy do tego programu 4 punkty, z których jeden mogę zdradzić. Rozpoczęcie zaniedbanego w Łukowie budownictwa komunalnego. Szanowni Państwo, moi wyborcy, pan Zbigniew Zemło to człowiek wrażliwy, to moja krew. W wyborach w pierwszej turze oddaliście na mnie 1634 głosy. To bardzo dużo. Proszę Państwa, pójdźcie do wyborów. Zagłosujcie na Zbyszka Zemłę. Wiele się zmieni. Obiecuję to Państwu. Uwierzyliście mi, ja wierzę jemu. Uwierzcie jemu. Proszę o to. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować Państwu za udział w pierwszej turze wyborów i poparcie mojej kandydatury na burmistrza miasta Łukowa. Jednocześnie proszę Państwa o wzięcie udziału w drugiej turze wyborów i poparcie kandydatury pana Zbigniewa Zemło na burmistrza miasta Łukowa. Jestem przekonany, że pan Zbigniew Zemło będzie burmistrzem wszystkich mieszkańców Łukowa. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zaufali mnie i oddali swój głos na mnie w pierwszej turze wyborów. Mając na sercu dobro i przyszłość Łukowa i jego mieszkańców, chciałbym, żebyście Państwo oddali swój głos w drugiej turze na burmistrza miasta Łukowa Zbigniewa Zemło. Nadszedł czas na zmianę. Czas, aby władza w Łukowie była sprawowana przez ludzi
pochodzących z ziemi łukowskiej. Wspólnie będziemy wiedzieli, co zrobić dla Łukowa, ponieważ emocjonalnie jesteśmy związani z tym miastem od urodzenia. Drodzy wyborcy, czy można sprawnie rządzić miastem, gdy nie ma dobrej współpracy pomiędzy burmistrzem a radą, gdy zamiast współpracy są kłótnie, awantury? Odpowiedź jest oczywista. Większość radnych, których wybraliście 27 października, chce współpracować ze Zbigniewem Zemo jako burmistrzem. To gwarantuje dobre rządzenie miastem. Zbigniew Zemo ma bardzo szerokie poparcie, dlatego warto na niego głosować. Szanowni mieszkańcy Łukowa, w najbliższą niedzielę wybierzecie burmistrza miasta na najbliższe 4 lata. Możecie wybrać osobę, która bez problemów nawiąże kontakty z sejmikiem wojewódzkim, z urzędem marszałkowskim, z wojewodą, a także z każdym urzędem centralnym w Polsce. Możecie wybrać osobę, która współpracować będzie z parlamentarzystami. Możecie wybrać osobę, która będzie burmistrzem efektywnym i skutecznym. Takim burmistrzem będzie Zbigniew Zemło. 27 października 10 tysięcy łukowian zagłosowało za tym, aby burmistrzem był ktoś nowy. 10 tysięcy to olbrzymia liczba mieszkańców. Jednak nie wystarczyłaby rozstrzygnąć to w pierwszej turze. W niedzielę to wy zadecydujecie ostatecznie. To wy zadecydujecie, jakiego miasta na najbliższe lata chcecie. Macie szansę wybrać burmistrza skutecznego, uczciwego, rzetelnego. Takim będzie Zbigniew Zemo. Dobry wieczór Państwu. Zbyszka Zemło znam od zawsze. Rodzina Zemłów, a Zbyszek, jak pamiętam, uzdolniony muzycznie chłopak, później nauczyciel, harcerz i po latach Zbyszek jawi się jako działacz samorządowy. Niejednokrotnie ze Zbyszkiem Zemło jako działaczem, jako politykiem rozmawiałam na tematy dotyczące Łukowa, mieszkańców. Wspominaliśmy nieraz lata wspaniałe Łukowa i te lata 90. z wielkimi szansami moim zdaniem, niewykorzystanymi. Przed wyborami 27 października, mając do wyboru spośród 7 kandydatów na burmistrza, sięgałam po programy. Dawałam poprawkę, że w programach znalazło się wiele zmarzeń mieszkańców, faktycznych potrzeb. Oceniając możliwości jako doświadczony działacz, dla wielu z nich nie widziałam szansy pilnej realizacji. Ale patrząc w te programy, u Zbyszka znalazłam to, na czym mi od lat bardzo zależało, czego mi brakowało. Umiejętność współpracy z innymi samorządami. To, co przed chwilą powiedział Arek, przepraszam, poseł Kasznia, to właśnie to, umiejętność współpracy, umiejętność otwierania drzwi i szukania przyjaciół i tych, którzy pomogą. Bo Łukowowi trzeba pomóc. Dlatego ja głosowałam świadomie na Zbyszka. I bardzo gorąco namawiam. Ja wierzę w Zbyszka. Ja wierzę, że on potrafi wszystkich słuchać, swoim rozumem się kierować i wszędzie trafić tam, gdzie zyska przyjaciół dla Łukowa. Szanowni Państwo, pragnę podziękować kandydatom, którzy startowali w pierwszej turze wyborów, za ich szczere poparcie mojej osoby, a będzie to gwarancją dla wszystkich Państwa,
że nasze miasto czekają zmiany. Czekają zmiany na lepsze. Wspólnie wygrajmy dla Łukowa. Sponsorem programu są Młyny Zbożowe Żabczyńscy, producent mąki Tota. Tota, dobra mąka.